Twoja ranga w Fortnite mówi dużo o twoich umiejętnościach, ale nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Dlatego dzisiaj razem z Kepciem i Smartim zawalczymy o 30 tysięcy V-dolców, oglądając 7 różnych graczy z rangami od brąza aż do Unreala. A naszym zadaniem będzie odgadnięcie ich rangi. Zasady, jak widzicie, są banalnie proste. Prawie tak proste jak wygranie tej oto klawiatury. Zostawiasz łapkę w górę, klikasz subskrypcję z dzwonkiem i na X lub Y wysyłasz mi potwierdzenie z wbicia i dodania do ulubionych mojej nowej mapy 1v1 w Fortnite. To tyle, zaczynamy. Dobra, jakieś strzały, bardzo drętwe strzały i mega beznadziejny ziomek. Dobra, srebro to jest max, srebro to jest max, Imo. Dobra, on nie może być za dobry agent, bo pierwszy ziomek gra na PC-cie bądź konsoli i ma cienie odpalone, to już możemy zauważyć. Zobaczmy fight, o w dupę, o w dupę. Ej, dobra, to było spoko. To jednak platyna w tym momencie bym powiedział. Maksymalnie diament, ty jak wjechał, ty jakąś szarżę zrobił, a jakie edycje robi. Dobra, on coś edytuje, na pewno nie jest srebro. To nie jest jakiś silver na pewno, ale to kurde... No to nie może być więcej niż platyna według mnie, nie ma takiej opcji, to musi być coś koło tego. Ten ziomek ma ogólnie potencjał według mnie, on naprawdę ma potencjał, bo on wie co się kruszy, to nie jest taki słaby jakby się wydawało ziomek. Kolejny dojazd. No... W miarę okej edit. Nie wiem, no nic powalającego to nie jest na pewno, kurde. Nie myślałem, że to będzie też prostszy odcinek. On nie wie, co. Ja już wiem, jak on gra, to on gra tak jak ja. On nie wie, co klika. On klika randomowe rzeczy. Słuchajcie, on ma diament. On tutaj dojeżdża, ma 10 fragów, co prawda. Ja myślałem, że to będzie banalny odcinek, że ja wszystko za pierwszym pyk. Całkiem okej strzela, ale bez strzału. Fajnie to szybko zbudował. Zje sobie tą jagódką malinkę i dostał headshot snipe. Okej! I on według mnie ma diamenta. Według mnie to gold. Zostaje przy goldzie. Kurde, jakaś tak pierwsza myśl, czujesz, że to to. Tutaj był goldzik jakiś. Jakiś goldzik. Lecimy. 3, 2, 1 i... Nie, no co? Jakim cudem? Nie, dobra, Jacob, ty się dziwisz, że ten jak Smarty Elite na nobildzie wbił. Ale to wiesz, jak ja wymiatam na nobildzie, wiesz co ja robię? Fikumiku, tiruriru, chłopak, ja na nobildzie chłopa boksuję. Fikumiku, to ty gdzie indziej robisz. Dobra, lecimy do rangi numer 2. O, dobra, ja już widzę, to jest dobry ziomek, on ma movement, on już ma to coś, nie? Teraz muszę wygrać, teraz muszę wygrać. Oj, tu już jest lepszy movement, ja to widzę po pierwszym kroku. O kurde, żartowałem. To, na, dobra, nice. Wydaje mi się, że tu może być już lepszy zawodnik, nie? Kim on gada tam w tle? Ja pierdzielę, dobra, ładna pompa. Dobra, ej, to jest coś więcej na pewno niż tamten. To musi być champion albo... Champion albo Unreal to jest? No, o kurde, no i ładna, ładny hedzik. Co prawda mu chłop ułatwił, ale jak teraz da... Kurde, dobra, wiecie co, ja widzę, zaryzykuję. Każdy z nich da Unreala, a ja dam championa. Nie mam żadnego pojęcia, o co tu chodzi. Co ty robisz? Ty nie możesz zedytować tej ścianki. Nie, to nie może być Unreal. Nie wiem, co to jest. Wjazd do boksa. Ty, ładnie, dobra, to było ładne. Ty, no nie masz szans, że jest Unreal. Dobra, Unreal. Nie, no nie masz szans, że Unreal. Nie, dobra, to będzie Unreal. Ziołkowi się mapy trzęsą. O! O kurde! Ej, on jest dobry. 16 fragów na rankedzie! Chyba, że to jest gracz, który dobrze gra, ale za dużo nie grał rankingowych. Ci gracze to nie są Unreale i dlatego ten gościu musi być championem, a nie Unrealem. Tylko dlatego. Dobra, widzę, ryzykuję i mówię, że ma Unreala. No musi mieć Unreala. Championik. Leci, ja wiem. Jest free punkt dla Jacoba. Oczywiście, że tak! No, łatwiutko, łatwiutko. Ale teraz Unreala w Fortnite ma prawie 500 000 ludzi. Tyle co championa. To co wy za analizy robicie? No, skuteczne jak widać, tak? No właśnie, no to się tam nie odzywaj za dużo, no. Dobrze, przechodzimy do trzeciej rangi. Zobaczmy, jest jakieś skradanko, jest jakiś slide, ale taki, o Boże, nie, dziwny ziomek. Dziwny ziomek! Tragiczny aim, już wiem, że jest gorszy od tamtego. Nie, on nie potrafi strzelać. Nie potrafi strzelać, chłopie, to jest Smarty. Smarty klipa wysłał dla widzów. Dobra, ona w życiu na pewno nie grała rankeda. To jest unranked. No nie wiem, no. Ale kurde, no nie, te chłopy się przecież nie ruszają, no jak mamy ocenić, jak ten chłop strzelają do chłopa, on się nie buduje w ogóle. A tamten se stoi, no co to ma być? Nie wiem, widzowie, co mam powiedzieć o tym gościu na razie. Bo przez pryzmat przeciwników bardzo ciężko mi ocenić, bo on według mnie jest porównywalny jak ten pierwszy, no ale znowu bym do jakiegoś golda, co ty robisz? No powiem tak, coś tam klika, ma 77 poziom, więc coś musiała grać w Fortnite'a. To jest bot. Bot, chłopie, go outplayuje.
Co to jest gold? Nie daje więcej niż golda. Dobra, według mnie ona nie ma rangi. To jest unranked, nie? Tu wchodzi big na kepciostki. Ja bym się tu kierował na diament, platyna, coś takiego. Jak będzie druga elita, to będę naprawdę w szoku. O ja pierdzielę, to nie może być platyna, to jest gold. Daj golda, to musi być gold. Proszę, Kubuś, proszę. Co? Nie mam punkta. Nie mam punkta. Przecież ten chłop grał dosłownie tak samo prawie jak ten pierwszy. Ja powiedziałem, że ona ma unrankeda. Unranked? Matko, ile tu się rzeczy dzieje? Ile tu się rzeczy dzieje? Jest grubo. To nie, to jest jakiś totalnie randomowy movement, mam wrażenie. Kurde, ty brąza, żeby ktoś miał? Nie no, ci przeciwnicy są takie bezruchy totalne. No jak to będzie golda tamto, to był silver, to ja się popłaczę. Dobra, gold 2 będzie. Może 3. Na razie bym się w ogóle skłaniał ku brązowi. Ja przepraszam, widzę, jak to nie jest brąz, ale ja się boję, że się okaże, że to jakaś platyna. Zobaczymy, czy mu się ręce trzęsą. Coś tu się trzęsą, coś tu z edycjami jest jakieś kłopoty, ale widać potencjał w tym graczu. Co się dzieje? Co ja widzę? No stary! A to jest top 2 w ogóle! Tak samo, 1 do 1, Jacob tak samo edytuje. Będzie teraz headshot snipa, która mi nic nie powie i to będzie koniec klipów z tą osobą. Headshot snipa, by the way. Przegram! No brąz, no silvera bym dał, silvera. Gold 1. Brązam sprzedać, bo jak przez chwilę był silver, to musi być brąz. Ta osoba była 3 razy gorsza niż ta poprzednia, to jest unranked albo brąz. Brąz, jest! Jest! Kurde, dałem silvera! Ale jaki brąz, ty? Jaki brąz? Nie ma jednego brąza. Co? No dobra, ale chodzi o kategorię rangi, kepcio. A. Stary, to jest movement bota. Dobra, ty, ten ziomek ogólnie gra builda, biega bez sprinta i gra tego builda, jakby grał no builda. Matko. Matko. Matko! To jest gold. Albo to jest silver. Nie. I ma 13 poziom. Dobra, to musi być unranked. Nie, on jeszcze snajpę dostaje. Nie, co on robi? Platyna, to nie wiesz, że to jest. Chłopie, ty go widzisz? Ty strzelasz z pompy na 400 kilo. Przepraszam, że jak krzyczę. Przepraszam, że jak krzyczę, ale no, nie podoba mi się to. O, patrz, się dzieje, ty. Patrz, się. Nie, to musi być brąz. Ja nie wierzę, jak to nie jest... To musi być brąz. No stary. No stary, no ale ci ludzie to bez ruchy. Nie, nie wiem teraz, co to jest. Nie wiem, czy to nie jest... Nie wiem, co to jest. A co to jest za przeciwnik? Przepraszam bardzo, czy to jest jakiś aktor? Wynajęty pod odcinek? No tak wygląda, tak wygląda. Kurda, ale to jest tak ciężko wytypować. Mam nadzieję, że wy z nami tu rywalizujecie i też sobie tutaj gracie. Dajcie znać, ile macie punktów, nie, w komentarzu. Mnie to zastanawia. Nie, no nie wiem, o co chodzi. Ja już nie wiem, co ja oglądam. Ja czuję, że to jest silver znowu. Ale wjeżdża i rozjeżdża, on się nie boi, nie? Patrz, się dzieje. Dobra, to będzie silver. Obstawiam silvera, nie? Zobaczmy, box fight. Ojoj. To jest silver. Ja daję silvera, 100% to jest silver. Nie, dobra, to jest brąz, to musi być brąz. No błagam, dajcie mi punkt. Gold! Ten chłop był gorszy od poprzedniego 10 razy. Zajebany swoją predyspozycją. Dobra, kontrola playa to jest, kontrola playa. A jak się porusza? No taki na razie jakby, wiecie, coś kumał, nie? Sprawdził sobie, gdzie jest przeciwnik. Aimowo trafił. Ty, jak go rozstrzelał. Ziołek Manik Szymonek, pozdrawiam cię, Szymonek. Ci ludzie, z którymi gra, są średnio spoko, więc to mi nie pasuje na razie. Oj, bot go wyjaśnia. Też dziwna sytuacja. Właśnie o tym mówię, że są boty lepsze niż gracze. Może jakiegoś goldzika podsunął? Ale o, zobaczymy teraz fajcika. Kasuj. Chłopie, ty go widzisz? No ci przeciwnicy są tak drewniani. Nie pasuje mi tu coś. Coś, ja nie wiem teraz, jaki jest poziom w Fortnite. Tu jest problem, bo to znowu wygląda trochę, jakby on gra jak diament, ale przeciwnicy wyglądają jak goldy i... Albo on przy nich po prostu wygląda jak diament. Ja nie wiem, czy ja bym nie poszedł w coś po środku, w jakąś platynę. Coś tam ogarnia, coś tam strzela, ale przeciwnicy, których on spotyka, kompletnie nic. Pyk, ładnie, pyk, jest ścianka. Pyk, to jest padowiec. Wiadomo, że on będzie grał trochę inaczej, bo on na pewno lepiej strzela, niż jakby grał na myszce klawiaturze, ziomek. Co za tym idzie, ma trochę inny playstyle. No ale ładnie, wjeżdża do boksa, rozjeżdża. No podoba mi się ten gościu. Widzę, że tutaj się ludzie starają, nie? A gdzie się nie mają starać, jak nie na platynie? Jak już ktoś ma platynę, to oznacza, że mu zależy mieć Unreala i on, to jest jego marzenia. Więc to jest na 100%. Tu moja logika musi mną dobrze pokierować dzisiaj. Bardzo dobry ekwipunek też ma, taki profesjonalny, jak większość ludzi, którzy są proma. Nie wiem, czy to nie będzie diament nawet. No ładnie sobie radzi. Zobaczmy, daj daszek, dał. Teraz jakiś light piczek. No taki dziwny piczek bym powiedział. Nie, no nie. Nie wiem, co to jest. No to nie może być chyba diament. No to ja daję platynę. No nieźle, no mega, ale daję platynkę. Według mnie to jest platyna.
Dam sobie rękę usiąść. Darmowy punkt, darmowy punkt. Proszę. O tak. Kepcio punkt. No nice, Kepcio, gratulacje. No to jest wysoka ranga, mi się wydaje. To jest wysoka ranga. To jest typ ziomka, który gra solo od czasu do czasu, ale w głównej mierze spędza ten czas ze ziomkami. Jakiś edicik fajny, dobra. Ładna pompa. No minimum elita. Minimum elita na chwilę obecną według mnie. To jest wysoka ranga, ja tutaj bym dał w ciemno, że to jest Unreal. Ojoj. Ojoj. No dobra. 11 fragów. No chłop trochę bombi ludzi. No ale to jest casual, pamiętajmy o tym. 12. No wydaje mi się, że tutaj raz, że będzie winek, bo to casual. I chłop se wszedł po prostu potrenować, postrzelać do celów ze snajperki. Co tu się dzieje? Okej, nie trafiamy kolejnej snajperki. Elita. W dalszym ciągu podtrzymuje. No to dla mnie jest elita po prostu. Jakby... Tak mi się wydaje. Ogólnie to jest na 99% diament, ale według mnie on ma elita. Czemu on walczy z chłopem w krzaku? To jest idiotyczne, jakby... O co on tak robi? O, on widzi światełko. I on jest mądry. No i wiesz, za tym mitykiem. To ja myślę, że to jest S. Nie ma innej fucking możliwości. Widzę, że piękno temu koledze w ogóle nie oddaje. Dobra, to jest Unreal według mnie. Oho, oho. Nie, no chłopie, jeden triple edit i zacinka. Elita. Elita jak nic. Co to za noscope? Nie wiem, co ja oglądam aktualnie. A to jest elita z beznadziejnym EMR-em na casualu. Tutaj mega wysoka ranga, chyba najlepszy zawodnik z dzisiaj. Mam typ. Ja też. Unreal według mnie. I uwaga! Ja dałem elitę jak coś. I mamy? Unreal, let's go! Dawaj, let's go! Łatwiutko! Daliście Unreala razem? Oczywiście, że tak. Remis ze Smart TV robimy dogrywkę. Jak to? A Kepcio? Kepcio to mówi papa. 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 To chyba jakiś custom, bo to jakieś high grandy trzymane, w duo jest grane, ewidentnie. Dobra, mamy jakieś pro customy. To jest minimum, minimum champion. Już w tym momencie wiem, że to jest minimum champion. Goście, chłopie, a nie, to może nie są customy. Chłopy grają casuala, na którym to nie są customy. Ja jestem głupi, oni mają tylko 7 fragów, oni boją się zejść, oni wcale nie są mocni. Ojeju, o, to przecież on nie trafia nic. I czemu im tak zależy? Co to jest za gra? To jest może custom? Chłopu, spytuję matcy w trakcie. Nie, to jest Unreal. To jest Unreal jak nic, no kto gra spocone customy? To musi być gościu z Unreala. No ścianki ładnie stawiają, wydaje mi się, że to nie są najniższe rangi, ale chyba więcej strachu mają w oczach niż umiejętności w gameplayu. Mordo, 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 co ty? On przeżył, czemu on przeżył? On uskoczył na... Nie wiem, co się stało, to jest Unreal, to musi być Unreal, jakby... Może się nie ruszał jakoś super, ale to wiesz, że to jest Unreal. Kurde, dałbym ja takiego czempiona, dałbym takiego czempiona. Ja dałem Unreala, ja dałem Unreala, okej. Let's go! Yeah!